Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Mieszkańcy wielu polskich miast wyszli w poniedziałek na ulicę po zamachu na życie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz aby sprzeciwić się przemocy i nienawiści. Demonstrowali także kępnianie. Punktualnie o 20:00 pod pomnikiem na Kępińskim Rynku zebrało się kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Spotkali się, aby w milczeniu uczcić pamięć prezydenta Gdańska, a także wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy i nienawiści. Pod pomnikiem przy zdjęciu prezydenta Adamowicza zapalili znicze. Nastrój był przygnębiający. Jestem tutaj, żeby uczcić pamięć człowieka, który zginął w dniu, w którym latynie powinniśmy uczcić kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I dlatego właśnie, żeby wspomnieć, pamiętać i zapamiętać. Po około 15 minutach mieszkańcy Kępna w ciszy i zadumie rozeszli się do domów.